Źle. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy specjalnego gościa, Kosi JWP. Yo, siemanko. Witam. Właśnie wyszła niedawno płyta razem z Ero, Black Book, dobrze mówię? Tak jest, czarna książka. Słuchałem płyty. Bardzo mi się podobała, dużo przyjemności mi sprawiło jej słuchanie. Bardzo się cieszymy. Kurde, właściwie ja bym powiedział, że płyta jest poświęcona graffiti. Bo jest poświęcona graffiti, o czym mówi sama też nazwa tytuł. Wskazuje. Ja nie jestem aż taką graffiti head, czy jak to tam się mówi. Natomiast oczywiście zawsze to podziwiałem, oglądałem, bardzo lubię, mam wielu kumpli. Nie mogę powiedzieć, że sam działałem w tym temacie. A jak u Was jest z graffiti? Wy cały czas aktywnie bierzecie udział? No właściwie takie trochę pytanie retoryczne, bo właśnie jedziemy do Ero na Służewiec, na którym robi. No ale właśnie, jak to u Ciebie jest z tym? Słuchaj, no to jest taki temat, że jakby on jest wiecznie żywy we mnie. Nie znaczy to, że maluję pociągi namiętnie, bo nie maluję pociągów. Aczkolwiek zrobiłem ostatnio na Helu. No widzisz, czyli jednak. Z tydzień temu. W ogóle jakoś jedziemy dziwnie, ale chuj. No to mów mi, gdzie ja mam jechać. Dawaj w lewo, pojedziemy do autostrady. Słuchaj, zrobiłem na Helu pierwszy pociąg chyba od 10 lat. Ostatni zrobiłem w Bukareszcie metro. Robię legalne ściany w miarę regularnie, aczkolwiek bo powiedzmy jest to góra jedna miesięcznie, więc nie jakoś bardzo regularnie. W tym roku zrobiłem mało, w zeszłym roku robiłem ich więcej. Byłem jeszcze o tej porze roku, pojechaliśmy na Bałkany malować graffiti tam przez, wiesz, Sofia, Belgrad, Ateny, a potem Albania, Tirana, i tam malowaliśmy przez 3 tygodnie niemalże codziennie, więc wtedy trochę zrobiłem. Dużo bardzo rysuję. Polecam mój profil ISO podkreślnik 01T. To jest Kosi od tyłu ISOK, więc jak ktoś znajdzie, tam są tylko moje rysunki. Dużo rysuję, interesuję się tym, aczkolwiek też już nie bardzo mam wgląd w młodą scenę. W sensie znam trochę osób, ale wszystkich ksyw nie znam, no bo, bo nie sposób znać wszystkich ksyw. Ale moja ekipa tam gdzieś tam czy nie działa, szczególnie ta młodsza frakcja. Okej. Okay. A jak byś powiedział, jak teraz graffiti się ma w Polsce? Bo ja mam takie wrażenie, że na swój sposób jest pewna fala odrodzenia. Słuchaj, no w graffiti się ma bardzo dobrze, według mnie. Na pewno jeśli chodzi o poziom, poziom jest zajebisty, według mnie, szczególnie w Warszawie. Bo mówię o Warszawie, ponieważ tutaj mieszkam, więc wiem najwięcej o tej scenie, najwięcej widzę, wiesz. Ja mam taką chorobę cały czas, że jednak obserwuję te tagi. Takie przyzwyczajenie i od lat 90. jak jeździłem tramwajem i obserwowałem tagi, w zasadzie do teraz jeżdżę, jak jeżdżę samochodem nawet, to zerkam, jak jeżdżę tramwajem już trochę mniej, ale też jeszcze czasami jeżdżę, bo mieszkam w centrum, to obserwuję te tagi i mi mówią, mój ziomal jedzie. Stefanek! Dęk, dęk, dęk! Dobra, lecę, jadę dalej. Widzimy się w Dębkach, a dzisiaj będziesz? Dobra, elo! O, takie lubię rzeczy. To jest małolacik Stefanek Augustin, fajna mordeczka. Pozdrawiam Cię, Stefano. Słuchaj, więc jakby interesuje się graffiti. Graffiti jest na fajnym poziomie. Myślę, że jak jeszcze w latach 90. mówiło się na przykład, że Praga czeska ma fajniejszy poziom niż Warszawa, to w tym momencie myślę, że jest odwrotnie. Warszawa ma dużo lepszy poziom graffiti, jest ciekawsze to graffiti. Podoba mi się, w jaką stronę to poszło, bo z tym się może nie zgodzić Michał, na przykład mój przyjaciel Eros, który wyznaje scenę taką bardzo klasyczną, lifestyle'ową. Ja bardziej jednak wolę taką niszkulową scenę, nazwijmy to, ale w tym kontekście, że bardziej jakby taką naiwną i bardziej niedopowiedzianą, niedosłowną. I wydaje mi się, że to graffiti takie współczesne jest bardziej takie właśnie. Aczkolwiek to są tylko moja subiektywna ocena, bo pewnie są głosy, które mówią inaczej. Mów mi, Kosi, cały czas jak jechać, jak coś tam, że bardziej... prawo, tak. I potem coraz prawo teraz, tutaj tak? Prawo i coraz prosto, tak. Dobra. No dobra, a słuchaj, a w ogóle są jakieś takie trochę wojny między ekipami, czy raczej pokój jakieś jest? Tam są, generalnie jakieś są tam nieporozumienia. Głównym nieporozumieniem, które podejrzewam trwa do dzisiaj, to jest właśnie kwestia stylu. No. Scena legalna i scena nielegalna, scena ścianowa i scena pociągowa. One często są, te sceny są różne, w sensie, w tym sensie różne, że to są różni ludzie, mają trochę inne podejście do życia, często mają też inny gust. To graffiti się trochę różni. Nie znaczy to, że ci, którzy robią pociągi, nie robią ściany, ci, którzy robią ściany, nie robią pociągów. Chodzi o takie ogólne założenie, że ta scena, wiesz, jakby
dla kogoś, kto robi, konflikty polegają na tym, że ktoś robi na przykład ścianę, nie wiem, 3 dni, tak, używa 100 kolorów i robi, cieniuje, robi super, kurwa, strzałeczki, white style, nie wiem, kurwa, nie wiem, Neptuna, kurwa, rysuje z trójzębem, z kościotrupa jakiegoś wychodzącego z liter. I estetycznie mu się to podoba, ale drugiej osobie estetycznie to się nie podoba, bo uważa, że to już było, że to jest, kurwa, trochę tandetne i tak dalej, i tak dalej. I więc przychodzi i robi na tym srebro, powiedzmy, tak? Albo coś bardzo prostego, robi to w godzinę albo w 2 godziny. I tamtego chuj strzela. I tamtego chuj strzela, a tego też chuj strzela, że tamte robi takie tandetne rzeczy. Czyli tak się potem to chodzi do jakichś tam, wiesz, nieporozumień. Myślę, że na tym tle mniej więcej. My też mieliśmy jakieś tam, wiesz, jak było, moja ekipa to było WTK, JWP. Mieliśmy trochę inne zajawki niż na przykład taki PAX, VHS. Po latach się lubimy i gdzieś tam może nie ze wszystkimi mamy kontakt, nie ze wszystkimi jesteśmy jakimiś super ziomkami, ale ogólnie tam się dogadaliśmy na przestrzeni lat i sobie zbijamy piąteczki, jak się widzimy. A są jakieś takie, albo były na przykład takie konflikty, że ja pierdolę prawie na, nie wiem, śmierć i życie. No już nie mówię, że tam ktoś do siebie strzelał czy coś, ale takie, że kurwa, tych to nienawidzimy tak, że ja pierdolę. Były takie, a były tutaj, było dużo na przestrzeni, wiesz, 20 tam, powiedzmy, paru lat, od kiedy się zajmuję tym graffiti, no, bo pierwsze rzeczy zaczęliśmy w 95, a nawet 4. JWP powstało w 96, no przez te lata się wydarzyło trochę jakichś tam konfliktów, jakieś tam lania w zęby, nie chcę tu rzucać ksywkami, no ale były i napierdalanki, i ganianki, i przeganianie z jardów i do dzisiaj zresztą są, ostatnio też coś tam słyszałem, żeby się wydarzyło. Tam kurwa, się to już nie wystarczy na tych jardach, że kurwa ganiają ci, kurde, ci lokomotywiarze, sokiści. Kurwa, to jeszcze, kurwa, tak, to jeszcze możesz, wy się musicie napierdalać? No bo jeszcze, ja nie muszę, wiesz, ja mam taką, powiedzmy, w miarę wypracowaną pozycję, że jestem po pierwsze dziadkiem, po drugie moja młodzież, która też już nie jest młodzieżą, napierdala grubo i podejrzewam, że mogę sobie z nimi pójść na każdy yard. Nie chcę to oczywiście mówić tego, bo dawno nie malowałem, bo może się zmieniło i teraz powiedzą, nie, Kosior, kurwa, ty już jesteś, kurwa, chujowy, nie malujesz, nie masz wejścia, musisz tam, wiesz, ale myślę, że nie, no tam Meat, mój ziomek mi tam raz na jakiś czas próbuje wyciągnąć na pociąg, bo ja mam takie powiedzenie, że w graffiti najtrudniejsze jest po prostu wyjście z domu. To jest w tym wszystkim najtrudniejsze, bo możesz pierdolić, że robisz, że malujesz, czego nie zrobisz. Ale potem przychodzi ten moment, druga w nocy, czy pierwsza w nocy, jest zimno, kurwa, ty się najarałeś, nie idę jutro, kurwa. Ty, ale do tego graffiti to trochę kondycji, kurwa, potrzeba takiego hardkorowego. Na się spierdala lepiej mieć, no. Nie były takie spierdolki, że wiesz, że żygaliśmy, wiesz, i ze stresu, i ze zmęczenia. Teraz ten jakby poziom, ja też nie jestem wielkim ekspertem o graffiti, trochę jestem, no bo jednak myślę o tym, ale jakby... No kurwa, nagrałeś płytę o graffiti, do kurwy nędzy. Tak, ale to jest płyta nawiązująca do przyszłości trochę, wiesz. No, to jest hołd dla mnie. Tak, to jest hołd o graffiti, ale jakby chodzi o to, że czasy się zmieniają. Ja tutaj nie chcę być tym głosem, który mówi, kto może, czego nie może, wiesz. Ja nie byłem na yardzie warszawskim od iluś tam nastu lat. Zmienił się sposób malowania, zmienił się system, trzeba teraz, nie wiem, gasić latarnie, kurwa, jakieś zrobić, wiesz, bardziej się kitrać. Ale wiem, że bardziej być czujnym i tak dalej, nie? Jakby kiedyś było trochę łatwiej pod tym względem, że oni jakby to graffiti bardziej mniej pilnowali tory, może inaczej, mniej pociągów pilnowali. Aczkolwiek też było trudniej z tego względu, że nie wiedzieliśmy do końca, co nas czeka i tak dalej, więc jakby każdy czas ma swoją trudność. Dla nas było trudniej, teoretycznie ten pociąg w latach 90. był do pomalowania łatwiejszy, ale zrobić ten pierwszy krok tam pójść, to do końca nie wiedziałeś, wiesz, z czym to się je, więc jakby... No tak, trzeba było więcej było do odkrycia pewnych rzeczy, a teraz jest więcej do ulepszenia. Teraz są nowe lądy, tu odkrywają, wiesz, nie wiem, drony latające nad yardem, czujniki, jakie, wiesz, no jest już trochę zabezpieczeń różnych, nie? Które utrudniają pracę. Ty, a gdzie jest tak najbardziej hardkorowo? Ktoś, nie wiem, czy kurwa w Singapurze, czy chuj wie, gdzie ktoś mi mówił, że jest, są takie parę miejsc w Azji ogólnie, że chujowo. W Chinach myślę, że jest chujowo, w Japonii pewnie jest chujowo, w Singapurze jest chujowo. Podejrzewam, że jakby cię złapali w Białorusi, też chujowo. Właśnie, ktoś mi o tej Białorusi też mówił, że się na Białoruś zapierdalają. No ja bym tam nie chciał być złapany, wiesz, na pociągach. Nigdzie bym nie chciał złapany, ale na pewno nie chciałbym być w Japonii, w Singapurze, ani w Białorusi złapany. Bo podejrzewam, że może to być gruba akcja, jakieś więzienie. Teraz jadę do Nowego Jorku, zarosłem w piątek. Może podejmę się zrobienia metra, aczkolwiek trochę się dygam. Ty, a jak to właśnie jest w Nowym Jorku? Bo ja wiem, że kiedyś
Giuliani, kurwa, sławny czy niesławny, się za to zabrał i bardzo mocno dopierdolił tą scenę, tak. która była na swój sposób chyba bardzo mocno, przynajmniej tam, kojarzona też ze sceną przestępczą. Wiesz, jak to jest w Stanach, to nie? To były jakieś gangi, tak, kurwa, tak, ale jakby ja, z tego co wiem, to wiesz, jakby nowojorski graffiti to też nie jest graffiti kalifornijskie. Wydaje mi się, że jednak z gangami bardziej jest kojarzona Kalifornia i tak. Mhm. A nowojorski graffiti, jednak Nowy Jork to jest takie miasto, które jest najbliższe Europy, jakby według mnie w Stanach, nie? Mhm. Nie mówię, że graffiti tam jest w ogóle wyłączone z gangów, bo na pewno nie jest, ale myślę, że też sporo writerów amerykańskich to nie są ludzie związani z gangami, tylko ludzie po prostu związani z graffiti. Z graffiti, z projektowaniem liter, z rysowaniem, z jakąś tam estetyką komiksowo-graficiarską. Mhm. Wiesz, no Giuliani to zrobił, nie wiem, Giuliani. Słucham? To jest najlepsze graffiti. To jest, wiesz, to są szlachetne rzeczy, ale już też trochę mnie przytłaczają swoją ilością i przede wszystkim tym, że wszystkie są utrzymane w kolorystyce czerni, bieli i kurwa czerwieni. Mówimy teraz o muralu Chwała Bohaterom, tak. Który ja uważam też, że to jest spoko, mi się podoba, że trochę tam polska duma się odradza. Ale to za dużo, to niezdrowo. Znaczy wiesz co, słuchaj, to jest kolejny ciekawy temat, u mnie tak niestety... Nie, wiesz o co chodzi, dążę do tego, że mi się nie podoba, że jest utrzymane to w trzech kolorach zawsze. Mhm. Czarny, biały i czerwony. Albo w ogóle czarno-biały. A umówmy się, że tak, jakby rozumiem, że to jest smutna, tragiczna rocznica, ale to był sierpień, było ciepło, było zielono, więc fajny, zobaczyłbym chętnie mural, który oddaje też kolory. To nie była tylko krew, wiesz, to nie był tylko dym, tylko to były też liście, odwaga, słońce, upał, wiesz. Mnie trochę męczy jakby monotematyczność tych murali, że są wszystkie na jedno kopyto robione. No ale dobra, taka dygresja tylko. A słuchaj, a masz na przykład... problemy z takim czymś, to odbije trochę od tematu, jak odzież patriotyczna? Słuchaj, ja nie mam ogólnie prawie z niczym problemu. Ogólnie mam problem tylko z tym, że jakby z podziałem w tym kraju jakimś dziwnym na jednych ludzi i drugich. Wydaje mi się, że gdzieś ten podział istnieje, nie? I ta odzież patriotyczna gdzieś się w to wpisuje, ale ogólnie sama odzież patriotyczna sama w sobie nie jest zła. Złym jest dla mnie ewentualnie jakby kurwa nie wiem do końca, no za dużo tego po prostu jest, jak zwykle, nie? Nie podoba mi się w sumie, jak najebany kurwa typ, kurwa w odzieży patriotycznej obszczany, kurwa, nie wiem, klnie na Araba, czy tam na Hindusa, bo jemu się pojebał Hindus z Arabem, wiesz. Mhm. I tu jest dla mnie ta taka, ten, to co się kłóci. Ten niesmak. Ten niesmak, który gdzieś tam mnie trochę denerwuje. Aczkolwiek ja staram się ludziom nie wchodzić w życie, nie oceniać ich. Bo jakby sam mam za uszami swoje. Ale wiesz co, dlatego o to pytam, bo tu się trochę pochwalę. Myśmy jako 100% byli... Ja wiem, że byli... Ja miałem koszulkę z powstańcem, nosiłem bardzo, jako dawno temu już od ciebie dostałem. Tak, ale... Zajebista była. Ale w ogóle co chciałem powiedzieć, myśmy uważam, że byli pierwszą firmą, tak, która ja w ogóle wiem. Podjęła ten temat. A potem, byliście. A potem ten temat trochę tak obrzydł. Ja kiedyś z takim kolegą miałem dyskusję, który... No, powiedzmy, nazwałbym go intelektualistą i on powiedział mi, słuchaj, ja tego nienawidzę, jak ja widzę kurwa TPW, coś, to mi się żygać. Ja mówię, ale dlaczego? Przecież to są zajebiste symbole polskie. No, ale są niezastrzeżone. Bo wchodzi kurwa gościu do autobusu, pluje, zaczepia ludzi, tak, a on ma kurwa te symbole na sobie i mi się to kojarzy nie z niczym fajnym, tylko z czymś chujowym, ale... Mam podobne odczucia. Ale wiesz co, kurwa, zastanawiam się, jak łatwo coś fajnego przerobić na coś chujowego i obrzydzić ludziom. Wiesz, no taki najprostszy przykład nawet swastyki, tak? Która kiedyś w ogóle pochodziła z zupełnie... fajny symbol sam w sobie. Tak, zupełnie nie? Innych kultur, tak. Ale kurwa Niemcy zrobili z tym to, co zrobili, no i kurwa kojarzy się teraz jednoznacznie. A ja ci powiem, że ja mam jeszcze jeden problem. Kurwa, mam problem z pieprzoną tęczą, kurwa. I przywłaszczeniem ją przez środowiska, jak teraz się mówi, LGBT. Ale wiesz o co chodzi, że to są rzeczy tak naprawdę nadmuchane, no, że jakby... Wiem, tylko teraz tam... Że przywłaszczenie zostało trochę nadmuchane, bo na przykład jak ja mijam przedszkole tam tęczowe, przedszkole, to mi się nie kojarzy z pedalcem. Słuchaj, a ja myślałem, żeby sobie z moim kumplem robić zdjęcia, kurwa, jak stoimy razem na tle tych przedszkoli i tak na przykład patrzymy, kurwa, dziwnie i kurwa, myśleliśmy, jakby to było, kurwa, odebrane w ogóle. Wiesz, jak widziałem wczoraj, przedszkole widziałem tęczę w Gdańsku, bardzo piękną, no. To też mi się jakoś nie kojarzyło. Żyła
temat LGBT, wiesz. No ale właśnie teraz się zaczyna, kurwa, kojarzyć, no nie? Ja mam takie powiedzenie, że ja nie mam nic, kurwa, do tych środowisk, każdy powinien, kurwa, sobie żyć jak chce, tylko, kurwa, wkurwia mnie, że zabrano dzieciom tęczę. Może trochę tak jest, a może to wynika tylko z tego, że po prostu u nas ta sprawa jest tak nadmuchana i nie wiem, czy zabrali dzisiaj tęczę. Może zabrali, kurde, wiesz, jedni zabierają flagę, drudzy zabierają tęczę. No to jest taka właśnie akcja mniej więcej. Oddajcie dzieciom tęczę. A wiesz, tak samo jest flagą amerykańską, nie? Flaga amerykańska niby jest nietykalna, niby jest świętością, a jednocześnie są te slipy. W ogóle kurwa, tak nie jest, stary, kurde. Ale w tym sensie, że wiesz, że mają czczą tą flagę, tak? Nie, ale mi się to właśnie podoba. A z drugiej strony może wyjść, kurwa, jakiś raper, kurwa, w okularach flagi amerykańskiej, w gaciach z flagi no amerykańskiej. No i chuj, ty, stary, są pornole w ogóle, tak, jak jest no u nich jakieś święto narodowe. I tam się wyluzował z tą flagą. To są no normalnie pornole, w których te dziewczyny się uprawiają seks w odzieży amerykańskiej, nikomu to nie przeszkadza i wszyscy uważają, że jest okej. Może nie wszyscy. Ja bym się wyluzował ogólnie z takimi właśnie zrzucaniem ludzi do worka i z tą flagą i z tą tęczą, po prostu starajmy ale się być dobrymi ludźmi, jak będziemy dobrymi ludźmi, to nam nic nie przeszkadzało. No tak, ale właśnie mi chodzi o to, że ja uważam, że te wszystkie symbole takie narodowe to są fajne do wykorzystywania, tak jak no nie wiem, nasze nawet orły, kurwa, no to jest spoko rzecz, słuchaj, kurwa. Jest, no, i chyba za dużo, mam takie poczucie, jakby za dużo w tym wszystkim było takiego, kurwa, podniosłości, kurwa, czasami ogólnie niepotrzebnej. Ogólnie lubimy patetyczne akcje. Ja patetyczne, o tego słowa mi, kurwa, brakowało. Napisał Stefan, że do ciebie odzwoni później. Tak? Tak jest. Młody dron, może, kurwa, kiedyś uda mi się porozmawiać z kawałkiem Hewry. To jest, kurwa, to jest trudny, kurwa, trudny człowiek do wywiadów. Tak? A ja, kurwa, jak go już znam go od lat, to mam go nie wiem na nic. Nie, w tym sensie, że nie wiem, czy on jest chętny do wywiadów. Ja tutaj nie chcę mówić, że jest, bo ziomek to jest, wiesz, zajebisty i wygadany, inteligentny i tak dalej. Tylko nie wiem, czy on lubi wywiady po prostu. Nie widziałem z nim wywiadu jeszcze. No, może... Pamiętam, kurwa, jak miał ten... zajebistą pogadankę z moim kumplem Bakim o literach i o w ogóle, kurwa, czcionkach. Jaram się literami też. Bardzo. No, oni rozmawiali o czcionkach i kto to w ogóle w Polsce projektował, jakie czcionki i co, kurwa, mieli sporą wiedzę na ten temat. Jaram się właśnie polskimi czcionkami ludzkolowymi, wiesz, jakimiś z antykwariatów, wiesz, książki wynajduje, gdzie mają fajne fonty. No to właśnie on mówił, że podobno w Polsce prawdziwych, Stefan, że prawdziwych ekspertów od tego jest trzech. To zapamiętałem. No, nie wiem, jakiś... ja nie wiem, na pewno mamy kolegów w takim dość naszym wąskim gronie, którzy są bardzo dobrzy w tym i są ekspertami na dzień dzisiejszy. Na pewno było też wielu projektantów liter w latach 60., 70., 80., nie? Bo jednak powstało trochę fajnych polskich fontów. Choćby ten słynny Newzelek, który tam był używany wielokrotnie i przy jakiejś okazji jakichś płyt rockowych w Stanach, czy wiesz, znana czcionka bardzo. Mhm. Ona została użyta do Graffiti Goes East i chyba była na TPWC, na Soku Pono. To jest w polski font, nazywa się Newzelek. Okej, okay. Nie widziałem. Ale ja nie jestem jakimś mega ekspertem od fontów, znam się na literach, bo dużo ich rysowałem. Trochę fontów jakieś tam sobie próbowałem zaprojektować i myślę, że będę też projektował jakieś fonty w niedługim czasie. Zabieram się za to, ale nie mam, kurwa, czasu, bo za dużo się dzieje wokół muzyki, wokół firmy, wokół mojego życia prywatnego, podróże itd. itd. No. No dobra, no to, a to co się dzieje teraz muzycznie jeszcze? U nas się dzieje dość dużo, wiesz, bo my przepracowaliśmy dość ciężko ostatnie 2 lata. My zresztą wbrew temu, co myślą, my dużo nagrywaliśmy zawsze, tylko my mamy dużo rzeczy w szufladzie. Ale cały 17, cały 18, różny, wiesz, nasza ekipa jest troszkę... To się mówi teraz młodzieżowo, ma wyjebane na różne tam daty, no, terminy, kurwa, między sobą nawet potrafimy sobie zamulać grubo, z dogranie zwrotki coś. Ale jakby mózgi pracują cały czas i od dawna i dużo o tym myślimy i staramy się stworzyć gdzieś tam coś swojego. Teraz 17-18 dużo pisałem i bardzo dużo pisałem, nagrałem dużo solowych rzeczy, które się zaczną ukazywać pojedynczo. Mam gotową płytę Jetlag z Wajzolem, która wychodzi w październiku. Poprzednią też słuchałem. No, kupiłem ją. Fajnie, dziękuję. Normalnie w sklepie. Tak jak powinniście kupować płyty. Tak jest. Nie, najlepiej kupować ze strony, ale ja tego nie potrafię. Trzeba, kurwa, coś kartą, kurwa. W każdym razie wychodzi Jetlag jeszcze w październiku, na którym nagraliśmy 30 numerów, więc tam jeszcze 15 zostanie górką. Eros tak? Po solówce też ma górką. Fajnie. Eros też ma górką numery po solówce. Mhm. Siwek coś robi. W zasadzie już mamy gotowy mixtape od WP, który też może jeszcze w tym roku wyjdzie. A jak nie, ale mixtape złożony tylko z nowych numerów, więc jakby... Taka płyta mixtape. Tak. A będziecie mieli hosting? Prosto, proszę. Co? Będziecie mieli hosting?
Nie wiem, nie myśleliśmy jeszcze dokładnie o tym, ponieważ teraz dopiero kończymy Elvisa Picasso, w sensie Michał kończy. My zamykamy Jetlag. Michał, czyli Ero, tak? Tak, zamkniemy te dwie rzeczy, to będziemy skupiać się na mixtape, skupiać się na mixtape UWP. Potem przejdziemy płynnie do płyty, bo teoretycznie celujemy na wiosnę 2020 na płytę, ale to są takie tylko na razie cele. Mamy gotowy mixtape, mamy gotowy Jetlag, mamy gotowego Elvisa Picasso, ja mam gotowy sporo solowych numerów, wiem, że Siwy też robi solowe rzeczy teraz, więc coś tam będzie u nas się działo. No. Czyli przejmujecie scenę normalnie? Tak, ale to jakby nie wiem, przejmujemy. My nie mamy takich kurwa aspiracji, robimy to z dużo, wiesz, my mieliśmy momenty, gdzie mogliśmy jakby przycisnąć bardziej. Dawaj kurwa, chyba tam w lewo, ja tu się zawsze gubię. Tak, tu w lewo. My mieliśmy takie momenty, że mogliśmy bardziej pocisnąć, jakby wiesz, taki tam 13-14 rok, kiedy sprzedaliśmy w chujciuchów, kiedy mieliśmy lepszy hype dużo niż teraz powiedzmy. No. Byliśmy tacy bardziej w mainstreamie, ale też jakoś tego do końca nie przekuliśmy na sukces finansowy, nie? W sensie nie jesteśmy biedni i JWP to jest, mamusia to nas karmi dalej gdzieś tam i wszyscy żyjemy z muzyki tylko i wyłącznie szeroko pojętej, czyli z organizowania imprez, nie wiem, z grania koncertów, z robienia ubrań, z takiej działalności żyjemy wszyscy. No właśnie, bo ty powiedziałeś firmę, to twoja firma czym się zajmuje? Ja firma zajmuje się robieniem rapu i sprzedawaniem ciuchów JWP i projektowaniem graficznym, malowaniem graffiti za pieniądze, różne rzeczy. W sensie tak tylko ogólnie, moja firma to, firma to się nazywa dlatego, że po prostu mam siedzibę, gdzie mam magazyn i mam magazyn JWP, JWP.pl, sklepu naszego. Zajmujemy się też wydawaniem płyt, wszystkie płyty JWP wydajemy sami, no, czyli od Wroga Publicznego, który był wydany w embargo, potem już wszystkie wydawnictwa były wydane tylko i wyłącznie przez nas. Teraz Eros wydał w Uniwersalu, ale Jetlag jeden, drugi... Jeszcze nie wydał, wydaje. No tak, ale wydaje w Uniwersalu, a tak to wszystkie płyty wydajemy sami, no. Wszystkie JWP... Pod nalepką Def Jamu. Tak jest. A my wydajemy pod nalepką JWP. RHW Records. I pod RHW Records to jest wydawnictwo, gdzie też wychodzi problem. To jest moje wydawnictwo i Stiza, ale tylko na razie jest to logotyp. Jeszcze nie jest to... Nie jest to jeszcze, wiesz, jakby biznesowo połączone. Kurwa, gdzie to jest? Dawaj tu prawo, bank. Jak idealnie, patrz, kurwa, żeśmy trafili na czuja. Tu, kurwa, jestem trzeci raz w życiu w tych okolicach, z czego pierwszy raz byłem... Dwa tygodnie temu, tu lewo, drugi raz tydzień temu i teraz przecież. Naprawdę? Tak. Nie, no w sensie byłem, takie okolice, które rzadko się bywa. Dużo jest miejsc w Warszawie, w których nie byłeś nigdy? No takich jakichś uliczek, zakamarków jest cholery. Tak? I tak, a dzielnice niektóre są takie, na które trafiasz raz na parę lat. To jest tu, zatrzymaj się tu proszę, jak możesz. Słuchaj, a bo ja na przykład ci powiem, że ja w Szczecinie, kurwa, naprawdę ciężko jest znaleźć uliczkę, na której nie byłem. No nie, nie, to tutaj jest dużo. Tutaj jestem na przykład na Koronowskiej, na Koronowskiej, na Sadybie jestem, kurwa, trzeci raz w życiu, z czego mieć dwa, poprzednie byłem, poprzednim razem. Dawaj pauzę, zrobimy chwilę, bo ten pan, kurwa, informuje. Na długo tam wychodzisz? Nie, na chwilę, ale... No to leś na chwilę, ja będę przez chwilę milczał albo robił durne miny. Przestań twarzy dysk, bo mi się komputer i mi zgrywa dane, wiesz? Dysk. Teraz będę sobie siedział w milczeniu. Opowiedziałbym jakiś kawał, ale znam tylko jeden pedalski i w sumie oklepany już, nudny, także go nie opowiem. To tyle? Tak, bo zostawiłem twarde dysk. Kurwa, człowieku, ja myślałem, że zrobimy taką dłuższą pausę na zastanowienie. Nie, ja marzę o zrobieniu jakiegoś takim wywiadu z kimś, ale chciałbym, żeby to była jakaś super, kurwa, znana osoba, że ta osoba by wsiadła i my byśmy jechali przez godzinę i nic do siebie nie mówili. Ty to musisz chyba z Gicikiem Amajnem zrobić. Może nie jest bardzo znany, ale on powiedział, że on dąży do tego, żeby wychodzić na scenę i już nic nie mówić. Tak? Widziałeś ostatnio fajny film? No, widziałem fajny film. Jaki? Ostatnio. Znowu oglądam The Wire teraz, serial mój ulubiony. Tak? Drugi raz. Lubisz to? Kurwa, The Wire najlepszy. Naprawdę? A ja kurwa nie mogłem się tak w to wciągnąć. Pooglądałem trochę, tam Method Man chyba grał, tak? Ale dopiero w trzecim sezonie. W trzecim sezonie. No jakoś tak kurwa, nie wiem, już chyba mi ta agresja trochę gangowa obrzydła.
Ale po prostu jest zajebisty serial, no. Fajnie zrobiony i jakby fajne postacie. Fajne jest to, że przywiązuje się do postaci, za chwilę ją odjebują, potem przywiązuje się do drugiej, znowu ją odjebują. Kurwa mać. Kurwa w końcu do czwartej, czwarta też odjebana. Ale, ale pieprzone miłosne combo. Ale oglądam znowu The Wire, ostatnio fajny film, kurczę, jaki ja widziałem, nie mogłem, ja mam strasznej dziury w głowie chyba, nie wiem, czy od zioła, czy kurwa stary jestem po prostu. Od zioła. Tak? Kurwa. Tak, no bo kurwa sam kiedyś jerałem. Generalnie bardzo lubię filmy i dużo filmów obejrzałem w życiu, ale ostatnio, kurwa, nie mogę sobie przypomnieć, co oglądałem, bez kitu. Ale Netflixa rezasz, czy bardziej chyba? Ale Netflix jest bieda, jeżeli chodzi o filmy, jak dla mnie. O filmy tak. Kurwa. Seriale są nawet spoko, niektóre tam wiesz, że, ale ogólnie tam jest filmowo jest dość bieda. Ale kurwa, kino B, kurwa. Ale tak. Dziwne czemu, co? No, no. Zawsze kurwa naściągają tych aktorów zajebistych. A dużo jest słabych filmów tam bardzo. I, no wiem, no nawet ten z Willem Smithem, kurwa, myślałem, że będzie fajnym filmem. No był na Netflixa taki, bo kurwa. Bo ja to z Willem Smithem do Bayer Beller oglądam, ale to jest zajebiste. Kurwa, to mi się tak nie podoba. Tak mi się podoba, kurwa, śmiesz, że ma córka dzwoni, wiesz? Dobrze. No, siemasz. Elo, elo. Ja będę, nie wiem, o czwartej możemy iść na obiad, jak chcesz. Najpóźniej o czwartej, bo o piątej mam potem już próbę, wiesz? Więc jeżeli chcesz ze mną zjeść obiad, to o czwartej się łapnę. O 4:30 i od biedy jeszcze możemy zobaczyć w centrum. No dawaj, to podjedź na metrocentrum. Na metrocentrum podjedź. Dobra, elo, kocham cię, cześć, pa, pa. Rapuje twoja córka? Nie, nie rapuje. Moja córka ma 14 lat, nie rapuje. To już mogłaby rapować. Nie, ale ona bardzo ładnie rysuje. Jest bardzo utalentowana plastycznie. Tak? Tak, rysuje naprawdę grubo. Ma bardzo fajną wrażliwość i takie nieoczywiste rzeczy robi. Ogólnie jest bardzo fajna. No. Słucha rapu. Słucha tam Tylera, słucha, wiesz, Migosów, jakichś takich rzeczy. A polskich? Polskich nie, polskich dla niej. Bieda dla niej. Tak? Mi podoba się. Tak ją wychowałeś? Nie, bo tak nie wychowałem. Nie ma mi nawet do polskiego języka? Nie, no po prostu jakoś nie estetycznie i muzycznie to nie odpowiada, wiesz, za bardzo. Kurwa, tak. Ale to jest wkurwiające. No ale co ja będę jej mówił, że ma słuchać na siłę kogoś? Tak, masz słuchać JWP. No właśnie powiedział, że JWP jest gorszy od Jetlags. No to ja. Dla niej JWP to już jest taki, wiesz, Beatlesi trochę, wiesz, ona się urodziła w 2004-2005. Ja a Beatlesi są wykurwiaści dalej. No tak, ale ja dziś, jak miałem 20 lat, nie słuchałem Beatlesów. Bardziej słuchałem, jak miałem 13 lat Beatlesów, potem jak miałem 20 kurwa, lat. Kurwa, ja właśnie podobnie, że... Rzuciłem, teraz mógłbym posłuchać znowu, ale rozumiesz, ona może do tego dorośnie. Dla niej po prostu to jest estetycznie... JWP to jest taka oldschoolowa estetyka, no dla a niej. A to no. Kurwa mać, autotuna byś kurna przypierdolił. A? Coś trochę pobełkotał, kurna. Co? Gdzie jest Gucci? Gdzie Louis Vuitton? To za bluzę założyłeś, Gucci, kurwa. Gucci, 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 Versace. A ona tutaj przewózka z Migosami, kurna. Ona nie, wiesz, ona jest ten, już byłem w Nowym Jorku, w LA i coś, no. Ona ma zajaweczkę na takie rzeczy. Tak? Byliście na jardach razem? Na jardach nie byliśmy razem, ona wie, że maluje pociągi, dużo o mnie wie, bo generalnie staram się nie robić jakiejś takiej pozy ojca, który, wiesz, wszystkiego zabrania, który udaje kogoś, kim nie jest. No, jestem wobec niej uczciwy i wiadomo, wszystkiego nie mówię, ale większych mówię. I ona dużo o mnie wie, nie udaje kogoś, kim nie jestem po prostu. I zresztą ona doprowadziła do sytuacji, w której moja córka sama mi opowiada różne rzeczy, a wiesz, jak 14-latkowie opowiadają rodzicom sami siebie. Prawdę mówiąc, nie wiem, bo ja nie mówiłem mam dziecka, nic. Więc... Ja, no wiem, ale byłeś 14-latkiem. Ja niechętnie mówiłem moim starym różne rzeczy, a moja córka mi dużo opowiada, bo wie, że nie spotkają za to jakaś, wiesz, kara. A mi się wydaje, że to, kurna, od starych zależy zajebiście, wiesz, bo każdy ma takie układy. Ja kiedyś pamiętam, jak pojechałem z moim aktualnym kolegą, a wtedy dzieliła się na nas jeszcze taka różnica wieku, że on był takim trochę dzieckiem. Lewo, ale nie tutaj, tam dalej. Okej, okay. A ja już powiedzmy, że byłem w miarę dorosły i on miał taką relację z ojcem, że ja mu nawet trochę jej zazdrościłem, że po prostu oni byli jak kumple. Myśmy akurat takiej relacji nigdy nie mieli w rodzinie. Nie to, że tam coś nie wiadomo jakiego złego, no, ale zupełnie inną, no nie? I, więc wydaje mi się, że to po prostu zależy jednak od rodziców i od, tak mi się wydaje. I od tego, no nie? No w każdym razie mam bardzo dobrą relację z dzieckiem i taką, wiesz, fajną, nie? Mam ją, rozstałem się z mojej mamą dawno temu, ale mam dziecko porówno. 2 tygodnie u niej, 2 tygodnie u niej. Spędzamy dużo czasu razem. Byliśmy na wakacje razem, jak możemy, za granicę. Zabieram ją, wiesz, chodzimy na obiady razem i tak dalej, i tak dalej.
No i super. Ty, ja się zastanawiam, czy będzie jakieś takie następne pokolenie raperów, którzy są dziećmi raperów. No już rośnie pokolenie dzieci raperów. No ale córka kto z nich rapuje? Córka, no, moja córka, aha, że będą rapować. No tak, no, no ja się pytam właśnie. Poczekajmy chwilę jeszcze. No. Czy ktoś no już tak chyba syn Magika rapował, nie? Czy nie? No rapował, ale tak w mojej opinii średnio. No, ale w Stanach też nie masz nikogo chyba, kto był synem. O, masz od cholery, tylko ale, nie ale ktoś tak dobrze rapują. Wiesz co? Nie, niektórzy rapują dobrze, na przykład syn Big Pana nieźle rapuje, chociaż nie jest w ogóle, chyba Baby Pan on się nazywa. Okay. Big Pan Sztos. No Big Pan Sztos, wolę Big Pana niż Baby Pana, ale ten. Ale chodziło mi o to, że nie to, że źle rapują, tylko że się nie przebili do światowej świadomości. Wiesz co, chyba Jada Smith jedynie się, czy syn Willa Smitha. Jada Smith, syn Willa Smitha. Okay. Teraz w ogóle ma być w Polsce razem z Wu-Tangiem i uważam, że jest grubą, pierdoloną przesadą fakt, iż jego ksywa jest napisana większą czcionką niż Wu-Tangu. To jest gruba kurwa przesada, to jest kurwa, że już WP tam nie gra. To jest kurwa przesada, kurwa, ale chuj. Jest ich sprawa już. Kto bardziej pasuje do Wu-Tangu w Polsce niż JWP? Nikt. Myślę, że Young Multi. No jest też szansa. Myślę, że jak Multi bardziej pasuje niż wy, ale nie, no masz rację, po Multim, kurwa, po Multim, barkoczyki po Multim to wy, tak. No nie, no kurwa, wiesz co, ale a może kurwa jebać, to może w ogóle, czy to jest fajna rzecz grać przed tymi kurwa zespołami? Kurwa? Nie, ale fajnie ze hajsik zarobić kolejny raz. No tak, no ale chyba wy nie narzekacie generalnie na... Ja mam takie... Nie, no hajsu by się przydało zawsze więcej, ale nie narzekamy, nie, ja tak... Ale nie, mi chodzi na ilość grania, że mi się wydaje, że tak naprawdę ja mam takie poczucie, może ja się mylę, ale ja mam takie poczucie, że wasz styl to jest taki trochę mam wyjebane i że wy moglibyście dużo więcej grać, dużo więcej nie, robić, natomiast po prostu, kurwa, żyjecie swoim, kurna, dokładnie JWP tak życiem i chuj. Dokładnie tak, kurwa, jest. Do tego jest nas czterech, pięciu i każdy też ma jeszcze, w tym jeszcze każdy ma troszkę wyjebane też. No. Więc jesteśmy już podwójnie, kurwa, wyjebane. Czyli maksymalnie wyjebane. Więc ogólnie, ale ogólnie jest dobrze, wiesz, dogadujemy się, zobacz ile lat i... Byliśmy tu z panem pod tym kościółkiem. Sorry, taka dygresja. No, tutaj jest Służew, no tutaj malowałem pierwsze graffiti, mordo. Dokładnie tam, pod tym będzie mostem. Pod Służewcem. I powiem ci, kurwa, sekacje śmieszne. Pierwsze graffiti robiłem z Tedem, kurwa. Naprawdę? Tedem mi pokazał graffiti, gdzieś tam. I Tedem Janek. Janek. A on nawija, Tedem nawija w kawałku, że ja puściłem mu pierwszą kasetę rapową. Chodziło pewnie jakąś tam składankę, nie wiem, czy nie chodziło o kawałki J. Cole i Volt, które wtedy nagrywali. Kogo? J. Cole i Volt. To jest hip-hop non-stop. J. Cole i Volt. Bez kitu? Pierwszy J. Cole był w Polsce, się okazuje? No jeden z pierwszych, kurwa, także to jeszcze było, wiesz, na przed Szycha i przed Molesu na stówę. To był taki 9-6, 9-5 takiego. A wiesz, jaki jest polski pierwszy zespół hip-hopowy, no, rapowy? No. Boże, czekaj, kurwa mać, teraz na sekundę mi ich ten nazwa. Takie chłopaki, to jest moje zdanie, którzy kurwa rapowali, że duszą pod Kapitolem. To jest Salem Skate. Salem Skate. No tak, ale tak, to nie był chyba taki, w ogóle jeden z nich do mnie napisał ostatnio, wiesz, tak? Ostatnio, dwa lata temu, bo rzuciłem ten kawałek na profil swój, no, i napisał do mnie i taki kurwa, powiem ci, poważny pan taki, wiesz, poszło mi coś tam z tak? Tobą, coś tam, no nie wiem, czy poważny pan, ale że taki, jest deweloperem, taki już, kurwa, robi inwestycje na 3 miliardy. Chodzi mi w tym sensie poważny pan, że nie dam, że skejcik w bluzie, tak jak ja, powiedzmy, z kapturem, tylko taki bardziej już koleś w innym jakby świecie teraz funkcjonuje, niż funkcjonował wtedy. Napisał do mnie, że to jest jego numer, ale to nie było, wiesz, to było ciekawe o tyle, że oni wychodzili wtedy, ale w zasadzie to nikt ich, kurwa, nie znał z nas. Ja ich znałem. W ten na lewy pas jest. Nikt tutaj jakby sceny skate'owej, ani rap, tak? Rapowej nie było, nikt ich nie kojarzył. Do dzisiaj, jak gadamy o nich, to nie mam, nie wiadomo, znam, kto by ich jakby ich znał tak osobiście, żeby ty to jest siwy, kurwa, wiesz, z Białęki, kurwa, nie, ni chuja, nikt ich tam nie. Ty, bo czekaj, Bunderosa jedziemy, więc musimy tu wjechać teraz. Stikorama ani Perez ich nie kojarzą. Nie. Z tego co wiem, to nie, już dawno nie gadaliśmy, kurwa, z ileś tam lat. Nie to, żebyśmy gadali o Salem Skate, za często na Piaseczne idziemy, widzisz? To jest zresztą u synów. Dobrze, czyli prosto. Salem Skate, tak, ale to był chyba bardziej produkt, mi się wydaje, taki w sensie, że tam jakiś, z tego co wiem, to jakiś tam ojciec, coś, gdzieś w jakim wydawnictwie wtedy pracował,
I po prostu tam miał synów, swoje nawet klozetów, prawda, bardzo później. Tak? I on po prostu jakoś tam mi zachęcił do tego. To chyba nie było tak, że to oni sobie wymyślili. Naprawdę? Pomagać. Tak, tak, kurwa wiem, nie chcę też się ja tutaj... Ja pierdolę, to chciałbym... oni byli jak Milli Vanilli. To właściwie ten stary rapował, tylko kurwa... Bo, ale wiesz, stary mógł mieć wtedy, no, ale stary mógł mieć wtedy 30 lat, nie był taki stary wcale, wiesz. Tam 30 parę, był, pojechał do Stanów. Takie słyszałem tylko jakby legendy, kurwa, o, nie kurwa. Wiem. Być może sami złapali za długopis, napisali rymy, ale nie chce mi się wierzyć. W każdym razie to było nawet spoko, naprawdę, tak z perspektywy czasu. Wtedy mieliśmy trochę z tego bekę, ale chociaż mleko ma pod nosem, dzisiaj dusi pod Witosem. No. Skiny, coś tam, skate i metale, kurwa, wszyscy razem coś tam takiego było, nie? Dużo ziół kapale. W całym skate, kurwa. Spadł z muru wyścigu, o, Michał, jest, gdzie kurwa, Michał, nasz bohater. A pierwszy, jak tu słyszałem, to był hip-hop non-stop. J. Cola i Vos. J. Cola to B-Raterzy, J. Cola to B-Raterzy. No to już kurwa było dużo później. Z DOT, nie? Znaczy po Salem Skate, no tak. Mogły być, ale na pewno to był taki, wiesz, hip-hop jakby. To nie był. Salem Skate to nie był hip-hop, to był kurwa taki skate. No dobra, skate rap bardziej. Wiesz. Mi bardziej chodzi o to, że. Beastie Boys, kurwa, pierwszy raz kurwa usłyszałem, że ktoś w ogóle rapuje po polsku. A nie, no przecież to był Deuter jakiś, kurwa. Deuter nie rapował pierwszy? Nie wiem, o tym nie słyszałem. No to jakiś tam punkowcy jeszcze samo rapowali wcześniej, a potem jeszcze przed nimi chyba był Kazik Staszewski. Nie, Kazik był po kurwa Salem Skate. Kazik, po Salem Skate był tak, ale był Deuter, ale był Deuter, kurwa, który rapował, podejrzewam, wcześniej. Co ty mówisz? No, Deuter to lat 80. jeszcze mieli tam, ja takie rapowane kawałeczki. No. Kurwa, nie wiedziałem nic o tym. Myślałem, że... Podejrzeć ci jakiegoś takiego Deutera, to chyba był Deuter, kurwa, bo też człowiek tyle tych nazw przemielił, a do tego te dziury w mózgu, tak jak mówisz. Doktor Hakenbusch. Doktor Hakenbusch, ten, z dzieciństwa. Zrobiłem kiedyś furorę na wyjeździe szkolnym z tego tytułu, że przywiozłem tą kasetę. Wszyscy chcieli tego słuchać. To jest Michał? Nie wiem właśnie. Tak, stoi, widzę, poznaję ten kurwa krok mistrza. Mistrzy prawie. Bierzemy go? Chyba nie chciał. Miał. Siema! Jest wywiadzie? Jest! Kurwa, to podwieźcie mnie do landu. No i dawaj. Dobra, to jadę z wywiadem. Hello. Siemano! Takie rozmowy lubię, fajne na luzie, nie? No jakiś jak? Ten. Na wywiadzie wygląda. Dobrze. Zajebiście, bluzę jaką masz wykurwiastą. Przyłapany. Ja od razu zapsą, to by taką kupił za 2000 zł. To jest taka edycja. Rzeczy. Ty, słuchaj, muszę ci ją zabrać, kurwa, wysłać Zabtanowi do klipu, kurwa. Ale spodnie zobacz, kurwa. O nie, spodnie, powiem ci, że kurwa, to już szybko, a kurwa. Myślałem, że jednak nie ma wywiadu. Jest, jest rozmowa, nie wywiad. Jestem tak całkowicie nieprzygotowany, oprócz faktu przesłuchania płyty. Całe szczęście, przesłuchałeś, kurwa. Fajnie, że słuchałeś. Ale ja, kurwa, jestem fanem waszej twórczości, wiesz o tym. 8 godzin wokale zarejestrowaliśmy. Jestem fanem waszej twórczości, zdaję sobie z tego sprawę. Bardzo mi miło, to w ogóle, bo tyle nie wiesz jednej rzeczy. No. Że my cię zapraszamy na 13 grudnia na naszą imprezę dużą. Ja bym chciał być na jakiejś waszej płycie. Ale jesteś zaproszony. Chcę, żebyście mnie pozdrawiali na niej, albo żebym mordo, na 13 grudnia tam pokrzyczeć. Na 13 grudnia mam 24 urodziny wtedy. No. I zapraszam cię na urodziny WP. No. 26. Nie, w każdym razie zapraszamy cię. Dobrze, chcielibyśmy, żebyś albo rapował, albo prowadził tę imprezę. Tak, co, właśnie co chcę. Co wolisz? Chcę wszystko robić. No to kurwa jesteś. 13 grudnia, no, wpadajcie. Tylko, że ja nie umiem rapować, ale kurwa... Nie, ale kurwa, już my to... Miałeś być na marzec zaproszony, ale się przesunęła impreza na grudzień. Mordy, nie żegnam się, bo się zaraz widzim. Hello. Dobra, tak, czyli przyjmiesz zaproszenie. No oczywiście. 13 grudnia, tak. progresji, tutaj powinniśmy zawrócić. Gdzie? Tutaj będzie, bo tam ci ten biały, tam lewy. Więc tutaj mamy booking przyklepnięty już. Tak jest. Przybiłem się. Menadżer zadzwoni, pogada, ustalicie stawki i wszystko. Dobrze, okej. Okay. No to zajebiście. Wreszcie, kurwa, będę częścią. Ja mam tego historii. Samego menadżera, co Żabson, więc jest wszystko tutaj, wiesz. Aha. Żart o bluzie to nie był tutaj, żadna złośliwość nie było. No nie, no kurwa. Poza tym do kurwy nędzy chyba można coś pożartować. Nie, nie można, kurwa, nie chuja, bo to zaraz wiesz, nie może żartować w ogóle. Nie? Nie, nie chuja. W tym kraju się nie żartuje, kurwa. No, a ja tak próbuję, kurwa, nieśmiało, no. I co pierdolnęliście? Ale kurwa, napisałem, że Rosy zajebiste są. Tak? No, to niezwykle.
Eros jest zajebisty, wszystkich innych raperów pierdolę. Ale bez wymieniania ksyw, żeby się konkretny jakiś nie przyjebał. Tak, ja po prostu nie myślę o tych, o których kurwa, tam wymieniam tych, to się przyklei. A mi się podobało pod koniec tej waszej płyty, właśnie nie pod koniec tych writerów. Kurwa, tam jedziemy? Tylko kłopotów przed tym narobiliśmy. Tak, bo kurwa nie pozdrowiliście kogoś. Ale to najważniejsze. Właśnie myślałem. Ale Marcin, tobie mówiłem na początku, sam ty, ale nie wymienimy kurwa na pewno kogoś. Nie, dobra, jebać. Tutaj nie wymieniliśmy Baja, nie wymieniliśmy Miksa, nie wymieniliśmy Rafaciego. Retego nie wymieniliśmy, to są w chuj ważne osoby dla nas. Rafaci? Faziego, kurwa, nie wiem, kogo? Rafaciego. Przestań mi tutaj takie pytanie, bo wychodzi, że nie. Fajną pracę zrobiłem, fajnie, że oglądaliście, ale nie kurwa się skoncentrowałem. Ja jak tylko na sobie byłem. Fajna, ta jest. O, ta jest fajna z tym grubaskiem. A to robił, to robił. Fajna, to będzie zaraz, tam jest wyrosek napisany. A mojej już żadnej nie ma, patrz, wszystkie mi zajechali. Czekaj, prosto w lewo, w prawo? W lewo. W lewo. W lewo, czyli prosto. No to nie, tu, tak? Tak, lewo, ale na lewy pasku, że prosto idziemy do Landu, do Michała. Tak, bo ja muszę się kurwa umieć, bo mam zaraz próbę. W każdym razie pozdrowiliśmy tylko takich, nie pozdrowiliśmy paru ważnych bardzo. Ale wiesz, jak to jest, jak się z kimś codziennie, jakby na co dzień nie widzisz, ale wiadomo, że szanujesz, dużo osób nie wymieniliśmy, a na co dzień to może ci wypaść z głowy, a to było szczególnie zrobiliśmy to z freestylu, tak wiesz, to tak. Nie było tam, że spisane, czytane z kartki, tylko to było wymieniane z freestylu. Tu prawo, może naprawdę pasek. Mi się podobało takie outro, na którym w mixtapie Lil Wayne miał. Jechał chyba z 10 minut, kogo on kurwa nie pozdrawia i to było dokładnie tak kogo samo. Kogo nie pozdrawia, czy kogo nie no, kogo pozdrawia. A dobrze, kogo nie pozdrawia. Nie pozdrawiam. Kurwa, w prawo skręcimy tym zamaczkiem w prawo. Podwieziemy Michałka, kurwa, jeszcze chwilę tam sobie pobajerzymy, kurwa, na stacji. Poszlik pan dziury, kurwa. I idę się łudził. Słuchajcie, a kurde, takie założenie teraz na tą płytę to było, chuj, robimy płytę, bo ona dla mnie prawie jest cała o graffiti, tak bym powiedział, kurwa, no. To nie było założenie, że robimy płytę o graffiti. Założenie było takie, że robimy sobie razem płytę. Pojechaliśmy na Mazury w zeszłym roku na 5 dni, może tydzień do Michała do domu, ze Szczurem, Lil Jim i Bojem, nasza rodzina. Z założeniem takim, że nagramy sobie 4 numery, 5. Nagraliśmy 4-5 numerów. Potem odłożyliśmy tę płytę na jakiś czas i wróciliśmy do niej w zasadzie na 2 miesiące przed premierą. I skończyliśmy bardzo szybko. 8 godzin zarejestrowaliśmy wokale, może 10. Bo wyszła nam stawka 800 zł zapłaciliśmy za wokale. No, nie pamiętam, ale jakoś tak wyszło. Wyszło, kurwa, jakoś strasznie szybko nam to poszło, nie? Zrobiliśmy bardzo. Ale jeszcze nagrywaliśmy wcześniej u Stiza, przecież wiesz. Też u Stiza chwilę nagrywaliśmy, tak. Jakieś tam graliśmy 2 numery u Stiza. A też mamy tam numery, tam No Name, to jest kawałek, który miał być na Jetlag, a wjechał na w tą płytę. Hymn Writerów miał być, nie tylko następna. Hymn Writerów solo Erosa miało być na Elvis Picasso, a wjechało tam. A resztę nagraliśmy na tą płytę i sprawnie to robi. Michał się sprawnie pracuje, wiesz, Michał to jest koleś, który bardzo szybko pisze i dobrze do tego. Tak? Nie mogę też narzekać na współpracę z Marcinem. Jakieś te 20 lat, jak go znam, jakoś kurwa, wiesz, było więcej tych dobrych chwil niż tych złych, więc to na pewno. Złych to malutko. Kurwa, w ogóle fajnymi kolegami chyba jesteście, no nie? No, my kurwa, powiem ci, że to jest niesamowite, bo my znamy się całe życie niemalże nasze. Mamy parę spraw patrzymy inaczej, a i tak się rozumiemy idealnie, rozumiesz? Ty bardziej na PiS, on bardziej na PO. Tak, na PO. Coś takiego. Ale... On taki typowy lewak. On typowy lewak, ja sztywniutko, kurwa, tutaj wiesz. Ja Korwin-Mikke. Ale Korwin-Mikke to szpiegra, dziecki. Mordo, JWP autokracja, kurwa, taki mam system, bo wiem, że tak jak Wilku jestem mistrzem. A patrz, ile pieniędzy mają. Opierdolimy ich? Chodź, napadniemy na nich. No to by było tak, kurwa, po prostu czajcie? I jeszcze, prawo, kurwa, byliśmy to ten. Byłoby to w całej tej rozmowie, częścią jej. A ja do Stanów lecę, kurwa, i nie mam pieniędzy prawie, kurwa. A właśnie jeszcze musisz kupić, kurwa, dolara, jest po 3,80, kurwa. Poszło w górę opór. A jutro jest dzieczynne. A ile był dolar? Nie, są czynne 2,4, kurwa, na H karton. Coś mam tu nacisnąć? Jest kanton przecież ten na pięknej. Ale na oni mają jeszcze gorsze pewnie. Kurwa. Dzisiaj to jest chyba tylko ten. Intrako. Nie, no dzisiaj jest czynny. Intrako. Nie, czynny są kantory. No wiem, ale ja kurwa się nie wyrobię, stary. Ja dzisiaj muszę kupić coś. Jeszcze nie mam, muszę cash pewnie odebrać. Cash. Ja muszę. Gdzie my jedziemy? W lewo, do parkuje, bo trzeba, ja jeszcze to chwilę zaraz pobierzę, ale chcę powiedzieć, a ja się idę, kurwa, bo mamy próbę za chwilę. Ja muszę głodny jestem, mówię, w chuj. Ja też. No, ja, kurwa, a gdzie jest pyszne jedzenie w Warszawie? Nie, może tyle pysznych kurwa rzeczy w Warszawie teraz i Boże. No to zajebista jest teraz, ja to kocham teraz tą bakalarską, tam takie China tam trochę.
Tak? No, tam jest spoko. Jedz tam. Wietnamczycy byli. Bakalarska, A, byłem tam. Bazarek, kurwa. Byłem tam, no. Jadłem tam ostatnio. Ale wiesz co, tam w tej knajpie, w której byłem, to nie powiedziałbym, żeby oni rozjebali. Może trafiłeś coś złego, może trafiłeś. Znaczy nie, no nie było to. Słuchaj, mi tam trochę jedno... A wczoraj jadłeś? Kurde, no nie pamiętam. Gdzieś tak pośrodku, od głównej pośrodku. Wszedłeś w alejkę taką jakby, tak? Nie, kurwa, taka pierwsza lepsza, a, co główne, była, to, no, tak, no, to ten. To rzeczywiście tam nie jadam. A nie zaczepiali ci czarnoskórzy koledzy? Kolega, bluza. Kolega, bluza, Versace. A mnie, kurwa, tak. Ja mówię, fig te, kurwa, szukam figi na basen. Kurwa. Nie chciałem takich, wiesz, kapelutek jakiś założyłem, bardziej wyglądałem jak starszy pan, a nie, kurwa. To trąbkę byś mogli sprzedać. Przed. Czemu? No taki kapelusz. Tak? Aha. Na trąbce. No nic, nie wiem, chciałem, kurwa, rozumiesz, takie szorty obcisłe, takie, no, wiesz, majtki do basenu. Ma ktoś bratka z was? Wszystko. Nie, znaczy, masz tu nie mam przy sobie, może masz bratkę? No. W domu mam. Tak? Czekaj, ja sobie... Tabletkę. Skręcę sobie, kurwa, papieroska. A ty chcesz taką bletkę do szlugu? Ale masz bletkę czy pigułkę, czy tabletkę i czy bibułkę? Nie, chodziło mi o bletkę, bibułkę. U nas tak z niemieckiego, wiesz, bo Szczecin koło Niemiec. Do typa kiedyś mówię, tak, w 2003 do typa mówię... Chcesz bletkę? Nie, no to ja mam. To ja pójdę do sklepu, ci przyniosę. No Michał, no, weź tam z kilka płyt. Ile płytka? Nie wiem, 30 chyba trzeba wziąć, nie? Teraz 5 rozdamy pewnie, a resztę sprzedamy. Ja mam tam... Znając życie wszystkie rozdamy. Nie, mordy, ja mam tam tylko pierwsze typa na Gimpoście, co weźmie kupi od nas. Dobra, 30 płyt. A po drugie, tak, weź, a ja wziąłem trochę ciuchów też, parę koszulek, podzielimy się. Ja też wezmę ze sklepu. Ja wziąłem ciuchy z magazynu, to już nie wiesz nic, chyba że masz jakieś takie swoje, nie odwrócę. No właśnie nie mam. Dasz mi tutaj taki ten, mam taką właśnie historię do typa tam 10 lat temu, 15 lat, może 20, mówię, mordo, masz może... Co jest, kurwa, masz może takie mokre? Masz może bibułkę? Czy tam się rozlało w tu? Nie, to masz może, wiesz co, z tego mi tak zjechał. Ale to jest, kurwa... A też mogę zajrać jednego takiego szluga? No jasne. Mówię do typa tak, masz bibułkę może? I chciałem jego językiem, mówię, bletkę. On ma. Chodź, idę za nim, kurwa, wyciany Mila, idę, na jakieś takie blokowisko małe, idziemy, kurwa, kurwa, po te bibułki, ile idziemy. No. On poszedł do domu, wychodzi taką reklamową, bibuły tam ma, no, bibułkę chciałeś, tabletkę. Kurwa, nie, chciałem bibułkę, czy... bletkę, stary. Tak z niemieckiego, bletchen. I wtedy nie wziąłem, i wtedy nie wziąłem tych pigułek, bo tak, wtedy... bletchen to jest... A teraz bym wziął. Tak? Ty, tam masz takie literki, widzę, dojebane, kurwa. Tak. Takie, o których się nie umiera. Tak. Dajcie, to się pozostrzyma. No te węglowe. Ta ile ma kosztuje taka paczka w ogóle? Nie wiem, dostałem ją za darmo, kurwa, od doktora Ziółko. Tacy mili byli dzisiaj. Pewnie przewidywali, że będę z tobą rozmawiał. Muszę do doktora Ziółko, bo ja mam też taki CBD Sankana, muszę do niego z nim pogadać. Doktor Ziółko, odezwij się do mnie. Dobra. Albo ja do ciebie się odezwę. Ja pierdolę. Ale powiem wam o jaraniu, kurwa, jointów i bibułkach. Mam jedną małą historię, która mnie zszokowała. Kurwa, nie najebałeś tego, taki dużego nosiera? Tak. Kumple, kurwa, mi opowiadali ten... Masz, ja za dużo tej wsi. Dobrze. Kumple mi opowiadali taką historię, że pojechali, kurwa, do Paryża i koleś wysiadł ten na dworcu i jakiś typ do niego podbił i mówi do niego tak, że ty masz, kurwa, bletkę, bo nie mam, kurwa, czego zajarać. On mam. No i ten gościu wyjął jazz, kurwa, skręcił, kurwa, jointa, sobie jarają, kurwa, tego jointa. I już jak kończyli, to ten gościu wziął, wypierdolił mu w mordę, chwycił za jakieś jego torbę i uciekł. Czyli skręcił jointa, żeby mu zajebać torbę? Tak, ale jeszcze z nim go spalił, kurwa, tego joja. Grubo, co? Przyjemnie, kurwa. Ale, kurwa, nie słyszałem. Zawsze mi się wydawało, że jednak... jaranie tak bardziej sprzyja, kurwa, spokojowi niż wypierdalaniu kogoś. No raczej tak. A tu, kurwa, taka... No ale na jaranie też ludzie wypierdalają na hajs. No dobrze, no ale to na samym handlu, a nie tak, że se jaracie i nagle, wiesz co, no nie zdarzyło walisz mi kogoś, kurwa, w łeb i mu telefon zapierdala. Zdarzyło mi się, ale ogólnie z tym jaraniem mordu też jest, kurwa, jebałem się w ten lifestyle, kurwa, jako dziecko i tak nie mogę z tego wyjść, kurwa. Zgadzam się z tym.
Kurwa, zobaczyłem tam film deskorolkowy w teledysku, tam pali, kurwa. Jakiś tam, dureń. Kurwa, jakiś puertorikoniec, kurwa, czy jakiś inny, kurwa, nowojorczyk, kurwa. I się zajarałem i tak zapaliłem i tak zostałem. Mam nie palący nigdy w domu, nikt nie palący. Ty, nauczysz się tyle, nigdy nie palę, wiesz co, i takie skręty mogę zapalić. No wiem, ja też tak. Ale co, nie, napierdalasz ze mnie tym telefonem. Tak, ja nie jestem daleki od tego wychwalania, nie, kurwa, nie, jarania ogóle, i co to wdychanie dymu w płuca, to jest, kurwa, w ogóle bez sensu, kurwa, bezsensowe rozwiązanie. Jakieś, że kosztuje w tym pieniędzy, koperek, stary. Wyobraźcie, że koperek kosztował 50 grama, kurwa. No, nie, kosztuje. Ej, nie, mam zajebali mi na siebie. Ja kupuję do tego jeszcze, jestem głupi, kurwa. Nie palcie tego świństwa. Ja cię wjebałem, lubcie to jest uzależnienie, nie palcie. Lubcie graffiti, znaczy, zapierdalajcie na yardy, rapujcie, znaczy, lubcie to, kurwa, chcecie ogólnie, ja wam nie mówię, co macie robić, ale lepiej nie palcie. Jak już macie palić albo nie palić, to ja wolałbym nie palić, kurwa. Ale nie mogę, wjebałem się. Niczego. Ślugi chujowe. Najlepiej niczego nie palić, wdychanie dymu w płuca, ser za pieniądze. Weź sobie, kurde, rury wydechowaj tam mordę, przyłóż sobie powiechać. Akurat to nie wygląda, nie brzmi, kurwa, przekonująco. Nie. A takie jaranie, kurwa, zioła. Ale taka mini rura wydechowa, mordo. Kurwa, człowieku, jak umiałem fazę teraz po tym kręceniu klipu z dziewiątkami, ja pierdolę, jarałem zajebisty, naprawdę, i ekstra zioło, kurwa, muszę powiedzieć. Byłem zachwycony, był, kurwa, takie, że świetnie się po nim czułem, ale nie spałem całą noc. I mój organizm jakoś dziwnie, kurwa, reagował właśnie, tak mnie zmęczony byłem. Miałem, kurwa, nie kaca, kurwa, po ziole, stary, nigdy jeszcze nie miałem. Siedziałem w samochodzie jakiś, kurwa, ledwo, prawie zasnąłem i się budziłem, kurwa, jakiś taki wygrzany. Mój koleżka mówi, że takie jest właśnie po ziole, kurwa, nie wiem, palę tyle lat, nigdy tak nie miałem. Ale nie palisz tak zioła, wiesz, regularnie. No ja coś ja palę regularnie. No nie, no ja teraz mało palę, poza tym nie chcę palić więcej, bo mi serce 3 buchy, 4 złapie i jestem zajebny. Ja to muszę, ja mogę nie palić cały dzień. Nie mam z tym problemu, ale wieczorkiem to muszę przypierdolić. Ja to tylko blanty, kurwa, do 20. Nie, ja właśnie nie, bo ja sobie dawkuję, ja nie kupuję za dużo, bo wiem, że jak kupię dużo, to wypalę od razu, więc wiesz, palę sobie grama, pół grama dziennie, to max. Oczywiście wiadomo, na wyjeździe gdzieś tam trochę więcej się może zdarzać. Czasami też nie palę po kilka dni, to nie jest tak, że wiesz, muszę mieć zawsze, ale lubię, wolę mieć. To hasz bardzo lubię. Tak? No, a ja nie. A ja też wolę skóra. Kurwa, mać jakoś ten. Kurwa, no nie wiem, w ogóle hasz, co mnie najbardziej dziwi w haszu, kurwa, dwie rzeczy, że on po pierwsze, kurwa, słabiej kopie, a w końcu no właśnie jest, mi się to podoba nawet. Jest to wyciąg z tego, więc ja lubię logicznie... palić, tak, to jest dziwne, ale zależy, który, wiesz, jak palisz marokański taki słaby... Nie paliłem żadnego haszu, który by lepiej, kurwa, kopał niż, kurwa, no nie, gaz. No to palić sobie do Amsterdamu, kup sobie najdroższy. Ale kupowałem, najdroższy, kurwa, kupowałem. Taki, ta plastelina taka, co olej kupowałem. Prawie kupowałem. Nie, to przecież, kurwa, w chuj klepie. Słuchaj, ale kupuję wtedy i najdroższą marihuanę i ona i tak mocniej klepie. No tak, ale sam taki hasz. Być może, bo ja kupuję właśnie z reguły najtańszy haszyk w Amsterdamie, bo lubię taki delikatny hasz i trochę tam ziółka, a ziółko dostaję za darmo, do tego stopnia, że zawsze przed lotniskiem jeszcze musimy zostawiać gdzieś sobie zioło tam, kurwa, bo już nie wiesz, żeby nie wieść tego. To nie kokaina, że można schować w chuja. Nie chowałem, nie wiem. Mój kolega ma taki patent, chowa w chuja. Stary, mój ziomal to przywiózł, kurwa, do Tokio, jak byliśmy w Tokio, przywiózł, kurwa, piątkę, kurwa, zioła, piątkę koksu przez Dubaj. Mm-hmm. Tylko na własny użytek. A jeszcze nie pamiętam, kto to jest. Do tego jeszcze, kurwa, serio przewiózł, kurwa, człowieku do tego. Do Meksyku kiedyś przewiózł sobie koks. Ja mówię, po chuj do Meksyku. Albo się bałem, że nie ogarnę. Filmów, kurwa, nie widział na serialu na Netflixie. Że mi gwarancję, żeby nie miał, wiesz co. Pierdolone, ale... O, się ładne. Się dziwne, takie pojebane. Pokażmy. Takie, kurwa, trochę z głowy. Co dał? Michał w ogóle napierdala codziennie graffiti, codziennie robi rap. Tak się to robi, kurwa. Ładnie. On jest niesamowity, człowieku, kurwa. Cały czas dzwoni, na ścianie jestem, w studiu jestem, nie mogę gadać, będę w studiu. To jest człowiek hip-hop. Człowieku, kurwa. Zajawka gangst. Tu mieliśmy studio. No. A musieliśmy zamknąć, bo już była patologia. A teraz gdzie macie? Nigdzie. Ja zagrywamy w paru studiach. W RM Studio nagrywamy, u Kimsona. U Szweda się zdarzyło. A nie jest, kurwa, Szweda. Fajnie mieć, kurwa, swoje studio? Fajnie mieć, zajebiście jest, bo w tych studiach, kurwa, gdzie nagrywamy, to jest tak trochę u dentysty. Na 13 do 14, kurwa, nikt nie może zajarać. I wypierdalasz. A mieliśmy swoje studio, to była, wiesz, fajnie było. Pecynki, piwko, tylko że już było za dużo, u nas było za dużo piwek i pecynek w tym momencie, więc... Ziomeczki wpadały, wiesz, cały czas, kurwa, kocioł. No to dobrze, kurwa. Fajnie było, ale już... Rapowo. Też, musieliśmy też trochę odświeżyć formułę, po prostu, wiesz. Tego naszej działalności. I generalnie zamknęliśmy studio, żeby nowo otworzyć. Minęło 2 lata, nie otworzyliśmy.
Ale jak się kurwa w ogóle bez porównania kurwa ilość produkcji zwiększyła. A tak, zamknęliśmy studio i od razu będzie nagrywany. Jak było pod nosem, to kurwa tak wiesz, nagrywaliśmy też sporo, ale tak nie domykaliśmy tych projektów. Taki człowiek jest, jak coś ma, kurwa, to tego nie dostania. Ale teraz myślę, że zrobimy studio, nie? No zrobimy, no pewnie, że zrobimy. Na starość. Kurwa, jeszcze w Repozorze Łodzi jesteś. Do 55 człowiek jest młody. Do tak? 60 po, do, ja słyszałem, do 55 jest młody, a po 55 stary. Nie, potem jest średni. Potem jest średni. A teraz 75. A ten, a 40 jest nowe, 40 jest nowe 30. No tak, tak. My 10 lat się cofnęło. Słuchaj, mój sąsiad, który jak miał 90 ileś lat, to gadał takie teksty. O, jakie miałem 70 lat, to było, kurwa, to było, kurwa. Tenisa jeszcze grałem, kurwa, i tego. A teraz gościu ma ponad 100, ale kurna niestety no już nic nie kontaktuje. A i tak, ty, pies mi jaki biedny, kurwa. W 3 tygodnie czego okazało się, że wykryli jej cukrzycę, misi mojej. I stara ślepa, jest kurwa ślepa jak kret, stary. Nic albo to nie idzie, za długo, za późno jej wykryli. No, biedna kurwa. Ja się... też mam, ale wpierdalam tabletki. Ale no, mówią, że jak będę szczupły, a już niedługo będę, to ten... To... A mięsa nie jesz dalej? Nie jem. No, też nie jem. Ale jem, nie jem, ale rybę to też... Nie jem, ale znowu coś tam dziabnąłem 2 razy. Tak, a ja nie. Ja raz mi się zdarzyło przez 3 lata, że się najebałem w Warszawie i byłem w jakiejś knajpie i kurwa zamówiłem sobie białą kiełbasę i zjadłem jej kawałek i kurwa duże. No, ja miałem też na weselu, bo ja nie było tylko mięso ostatnio na poprawinach. Byłem tak głodny, że opierdoliłem kurwa kanapeczkę z mięsem. Słuchaj, dorzucimy tutaj, bo Edi Nowak ma teraz taki kawałek, żeby nie rzucać tych petów, kurwa, byle gdzie. Kto jest taki ma? Edi Nowak, taki raper jest. A, taki jest kurwa utalentowany koleś. Taki kurwa, ja nawet lubię niektóre. Ale utalentowany chłopak. Mam piosenkę nawet fajne z Edi Nowak. Szlugów, no dobra, szlugów. A ja kurwa zbieram butelki po kurwa Menela, żeby tam ten. I tak sobie taką pokutę mam za moje. Ale widzisz, on mówi, żeby nie wyrzucać tutaj plastik, kurwa. Kurwa. Nie da, tylko papierowa. No, a to już plastikowe. Zamiast papierowy kubek. Nawet papierowe to wiesz, żeby się... Zaraz zakażą, bo to jest chujówka ten plastik. Też jestem przeciw. A może właśnie jest zajebisty plastik, kurwa, my się nie, tak do niego... Nie, zajebisty, którzy... jakby był, wiesz, cisami, używany którzy... wielokrotnie, robiliby sobie cegiełki. Ale używają, używają plastik, ci sami teraz robią akcję, żeby go nie używać. To jest w ogóle wszystko jakieś popierdolone, kurwa, stary. Kto jest, kurwa, bardziej ekologiczny? Baba stara, kurwa, co na wsi siedzi, pali, kurwa, śmieciami, sobie ogrzewa mieszkanie? Czy bardziej nieekologiczny jest czy hipster? Władimir czy bardziej, czy hipster jest nieekologiczny? Bardziej, który, kurwa, nie je mięsa, nie używa plastiku, ale 3 razy w roku leci do Azji, kurwa, i używa tyle paliwa w tym samolocie, że... Jebany skurwysyn. No, jeszcze jadnik. Albo do Indii, kurwa, leci przeżyć duchową podróż. Wiesz, tu babę, kurwa, krytykują, że pali śmieciami, a pali, bo jest biedna, nie ma hajsu i rzeczywiście robi syf, liczy się świadomość. Ale z drugiej strony ludzie, wiesz, latają samolotami, kurwa, w chuj, nie? Ja nie latam. No ja właśnie latam, lecę i pojutrze znowu. Zrobiłem taki był test. Ale nie z powodu ekologii. Taki był test, zaraz nie. Zaraz pójdę tam, zaraz. Taki był test ostatnio, że tam wypełniałeś, co robisz w życiu, tam ile, co jesz, ile podróżujesz kilometrów, ile samolotem no. latasz. I ci wychodzi, ile zużywasz tego dwutlenku węgla, czy tam kurwa wiesz. To mi wyszło jakieś straszne, kurwa, liczby. Ile zjadłeś, kurwa, kurczaków? Okazało się, że jestem strasznie nieekologiczny, pomimo tego, że segreguję śmieci od dawna. I staram się gdzieś tam myśleć o tym i noszę bawełnianą torebkę i słoiki nawet noszę do baru mlecznego, jak kupuję barszczyk tak? z fasolą, to biorę słoik w słoik. Swój własny. Tak, no bo mi przydają jakieś takie gówno syrypianowe. No tak, syf. To ty idziesz? A co, już mi wypierdalać? Tak. Nie, no mam klientów, kurwa, się chciałem pozdrowić Kresza i ekipę tutaj, kurde, a Derka, z którym malowałem ściankę. Idą mnie wydać parę złotych, wiadomo, w sklepie serum warto. Idę trochę się ogarnąć, bo dzisiaj gramy z Marko, kurde, koncerto. Graj co Marko. Tak, i jakoś tam trzeba nawet na tej próbie wyglądać. Bardzo się cieszę, Wini, że mogłem spotkać tą zacną osobę. Bardzo mam nadzieję, że bardzo ładny wywiad przeprowadzasz z moim przyjacielem tutaj. Bardzo dzisiaj luźny. Taki to bardzo lubię. Zawsze jest luźny chyba tutaj. Tak jest. Ale czasami są bardziej merytoryczne, a czasami aha. mniej. No trochę merytoryki było. Ja doceniam te mniej merytoryczne. Nie, tam taki luźny właśnie, luźny. Słyszałem, że będziesz tak podsłuchałem, bo tutaj jak wszedłem. Dobra, co to, będziesz na Arkowicza zareklamować? Do upa. Tak zakładam, no chyba, że się chuj wie co wydarzy, kurwa. To co? Co tam? Można fotę? Ale tak przez ten, przez kurwa okno. Dobra. Czekaj. Zajebiście, dzięki. Trzymaj się, hej. To co, będziesz u nas, bratku, na no, godzinę? Słuchaj, zakładam, że będę, no jak się nie wydarzy, nie wiadomo, kurwa, co to będę, no. To jak będzie ci zależało na fajnych rzeczach, no to będziesz tam gdzieś fajnie, to
Tak, tak właśnie, tak właśnie będzie. Do zobaczyska. A jesteś wieczorem przy Warszawie, na koncert wpadasz? Czy... Nie, nie, ja spierdalam do Szczecina. Dobrze, to szerokości tam przejdziemy. Do zobaczenia. No, trzymaj się, hej, papa. Na próbie się widzimy zaraz, no. Na próbie za półtorej godzinki. No tak. No, dobra. Hej. To co, do centrum wracamy? Tak jest. Spierdalasz się do Szczecina już? Tak, lecę. Miałem jeszcze jakieś tam rozmowę przeprowadzić, ale... Wzięliśmy na kartkę, czy nie? Nie, kartkę masz? Właśnie, kurwa mać, już nie mam. Ja pierdolę. Kurwa, zawsze coś muszą ci dać, żeby to zgubić. Ja to zawsze to zgubię, kurwa, tą kartkę tutaj. Ja pierdolę. Bo wstawałeś. Co ja zrobiłem? Wstałeś na pewno, nie? Leży gdzieś, kurwa, czy nie? Jest lekki, może patent jeszcze zrobić, wyjść się, kurwa, wcisnąć i wyjechać na tamtą, nową wciśniemy. Czekaj, no ale kurwa mać, no jak... Jak można coś gubić w ten sposób? Okazuje się, że można. Nie włożyłem tego gdzieś, nie chyba, kurwa. Tyle tego nie ma. No ty naciskałeś, tak? Czy Eros? Wydaje mi się, że ja. Dawaj, podjedziemy tam i ja najwyżej od drugiej strony wejdę, nacisnę i wyjmiemy nowo i wyjedziemy. Dobra. Albo jej zajebiemy. Dawaj kartkę. Dobra. Później poda nas na policję. Wyjebali mnie, kurwa, z kartki parkingowej. To i kurwa mordeczka tej, kurwa, tej. Może zgubiliśmy, zamienimy, że zabierali. Tak to jest z roztargnionymi ludźmi. O, zapalniczkę znalazłem. Kurwa. Dobra, chuj to. Już. Jezus Maria, masz, kurwa, masz. Jedź. Teraz, kurwa, ten, ja pierdolę. I co? Trzeba bulić milion dolarów? Krzyczy, kurwa. Dobra, chuj, zapłacimy. Na mnie, że nie mogę, mówię tutaj, kurwa, szef jest, my to tam wjechaliśmy, kurwa, nie do rady. A kurwa, można tam kartą zapłacić, czy nie? Dobra, mamy, że mi oddasz. No, dobra. No i tak to jest. Kurwa, do kieszeni nie możesz? Nie wiem, właśnie, kurwa, patrzyłem w kieszeni, nie ma... Normalnie powinienem to tu położyć, no. Rybany zabierze, chujowe. Dobra, trudno. Nie ma wyrozumiałości. Na firmę. Musisz tutaj zapiąć pas, bo... Takie są teraz standardy. No dobrze, to co? Trzeba płacić. No to my jesteśmy, no. To my. No. No jak można kartkę zgubić? No normalnie, tak jak można wszystko zgubić. Panie, kurna, głowę można zgubić. Puszcza nas pan? No. Tak za darmo? No. No, za darmo nie ma nic. No. Ale dychę. Coś trzeba dać, to daj coś. Dobra, okej. Okay. Ma taką dyszkę? Nie mam właśnie nic. Daj coś, kurwa, ja wyjmę, później ci dam. Nie, no to mordyszko, ty mi musisz dawać. No do dychy się nie rozliczamy. Dobra.
Nie mam wiedzy, tyle. No i dawaj, kurwa, niech tam. Dobra, dzięki. My to mamy taką w ekipie, tam do 5 dych to się nie rozliczamy w zasadzie. Tak? Tak, kurwa, wiesz, a tak to wszystko tutaj mi się działa, bo nikt to nikogo nie naciąga, wiesz, wszystko jest, zeruje się. Gdzie lecimy teraz? No do centrum, ja bym tu zawrócił. I ja mam spotkanie z moją córką za 40 minut. Gdzie idziecie jeszcze? Słuchaj, nie wiem, ona to lubi sushi najbardziej. Tak? Ale chyba pójdziemy na jakiś Wietnamczyka, bo z kolei ja najbardziej lubię wietnamskie jedzenie, więc chyba pójdziemy na Wietnamczyka. A jaki Wietnamczyk jest dobry? Słuchaj, ja to najczęściej jadam albo u Tłana na Chmielnej. Okej. To jest ten gość, co miał na stadionie jeszcze budę. Nie wiem, czy pamiętasz czasy stadionu. Pamiętam czasy stadionu, tam był taki Wietnam właśnie. Tam był taki Wietnam, kurwa, zajebisty, prawdziwy Wietnam. Tam. Mhm. Tam oni na początku robili tylko dla siebie, my tam nie chodziliśmy jeść, potem ktoś to odkrył. Zawracamy, czy co? Tak, że to jest tylko tam z takim łukiem, bo to da się. Uda się? Kurwa, da się, udało da się. Więc ja jestem w ogóle fanem wietnamskiego jedzenia, a wietnamskie jedzenie w Warszawie jest naprawdę dobre. No, jest dużo Wietnamczyków i poprawiła się jakość tego jedzenia, bo kiedyś to było wietnamskie jedzenie. W ogóle wszyscy mówili, że to jest Chińczyk. Znaczy. U nas nie ma Chińczyków, są sobie Wietnamczycy, więc to jest dla mnie taka ignorancja trochę, że każdy do Chińczyka idziemy. A u nas nie ma Chińczyków w zasadzie, no, to są Wietnamczycy. To jest tak, jakbyś o nas mówili, że jesteśmy ruskimi, wiesz. No, nieraz tak mówili. No wiem, my się na to obrażamy i a potem sami mówimy Chińczyk, nazywamy Chińczykami. Tak, a to są Wietnamczycy, wiesz, w sumie naród, ile ma Wietnamczyków, w sumie nowy naród. Co ty gadasz? Tak? Tak chyba dużo? Tak, kurwa, nie wiem, ale tak mi się wydaje, czy też nie. Aż zobaczę. I teraz właśnie tam na tej bakalarki otwierają teraz taki food court, taki właśnie wietnamski. No. Więc myślę, że będzie fajnie. Co to jest food court? Food, no taki wiesz... Ja znam tylko pojęcie food market. A, food dobra. Market z takiego. Czaję. Dobra, ile jest? A sushi jakie jest zajebiste w Warszawie? Słuchaj, no jest trochę tego dobrego. Dobre jest bardzo na Burakowskiej, na Placu Teatralnym. To jest chyba Sakana, chyba się nazywa. Dobre jest Izumi, jest spoko. A, Izumi znam. Izumi jest w Szczecinie również. A, no on tam kiedyś... W ogóle ten, książę Kapata tam kiedyś pracował. A, no widzisz, no możliwe. W sumie do Izumi jak chodziłem, to zdarzyło mi się dostać kurwa dwa razy sushi z napisem JWP. Majonezem JWP napisane. Może tak? To Kapota robił. Mhm. Nie wiem, bo jeszcze jakiś czas temu, kto wie. Tyle nie wiem, jak to kurwa napisać, gdzie to kurwa Wietnam. 90 milionów. Kurwa, dużo ich. No. Dwa razy więcej niż Polaków. No, a my mówimy o nich Chińczycy. Daleko stąd jest do centrum? Nie. Nie, tak z 5 km. Podjeżdżam stąd. To jest Mokotów. Jesteśmy na Mokotowie? Na Mokotowie jesteśmy. Ale na takim... To nie jest taki typowy Mokotów. Kiedyś Mokotów to było wszystko tutaj, wiesz co. Kiedyś było tych Mielic mniej, więc kiedyś Bielany to było część Żoliborza. O, to jest dla mnie Mokotów. Tak, tu w prawo idzie. Tego typu budownictwo. Ja jestem w ogóle z Mokotowa, nie? Tak? Jak Bielan? No, tak jak on. Ja się wychowałem dwie ulice od niego. Ja się wychowałem na Rakowiecka lub Puławskie. Dwie, trzy ulice od chłopaków. Mhm. Tylko, że tam mieszkałem do 12 roku życia, a potem już na Żoliborzu mieszkałem. Nie macie zielonej strzałki? To jest w ogóle gdzieś niedaleko ten chyba Gringo Bar pierwszy. Jest, tak. On cały czas jest otwarty, no nie? Czy... Tak, jest, dawno tam nie byłem, ale jest otwarty i chyba tam dobrze się w ogóle kręci Bilonowi, z tego co widzę. Nie, no w ogóle. Z jego biznesem, zresztą Bilon małe na karku, tam dobrze tam ogarnia swoje sprawy. Widziałem go ostatnio, spotkaliśmy się na Helu. A, no ja byłem teraz na Helu też w ten weekend. Byłem. Tak? Marcinka na obozie tam była, windsurfingowa. Mhm. Lubisz Hel? Lubię Hel, ale ja jeżdżę do Dębek całe życie.
Dębki to gdzie są? Dębki są bardziej za Karwią, między Białogórą a Karwią. W kierunku od Helu, w kierunku zachodnim. Aha, okay. Ja tam jeżdżę całe życie od urodzenia, bo tam mam taką dużą ekipę, wiesz, z rodzicami, tam jeździmy z dziećmi, nas jest tam 200 osób co roku. Naprawdę? Tak, no mamy swoją flagę, swoje ciuchy, wszystko mamy swoje. Co wiem, co tu mówisz? No, jest grubo tam, wiesz, i tam wszystkie pokolenia jeżdżą, od najmłodszych, od dzieci, co mają, wiesz, teraz Łajzolowi się urodziło dziecko, miało 2 miesiące, aż do naszych rodziców, co mają po 70 parę lat, wszyscy tam sobie razem siedzimy po prostu. I tam jest całe życie, aczkolwiek już się też dębki skończyły, bo, no bo, wiesz, kapitalizm, kurwa, turystyka, złoto kukurydzy, kurwa, czy Ameryki, kukurydza, wszystko. Żabkę już otworzyli. Jak tam jeździłem w latach 80. to nie było żadnej pierdolonej żabki. No, nic nie było. Jeden smażal i wiesz, polna droga i piękne plaże. Super. Te, dalej te plaże są piękne, niestety środek Dębek to już jest kurwa trochę festyn. Ale powiem ci, że na przykład jak byłem teraz na tym Helu, to tak jakoś jakoś pusto. Myślałem, że tam więcej będzie tego. Gdzie byłeś? Ja byłem aż na samym końcu Helu. A w Helu, w ona w Helu byłeś. Tak. I byłem też na początku Helu, tam właśnie, gdzie urzędował Bilon. No, czy on był na Solarze chyba, na Czwórce chyba był. Nie. W Chałupach. No bo w Chałupach, a tam gdzie moja córka na wozie była z deskami. Klub deski sportowy. No to fajnie, deski, rysowanie, w ogóle same super rzeczy. No, ważne, żeby, ważne, żeby mieć pasję w życiu i coś robić, wiesz. Nie dać się ściągać na dół. Myślę, że sportu szlachetnie. Na pewno. Ja ci powiem, że sport mi poprawia humor. No mi też poprawia, ale mało go uprawiam, a byłem bardzo sportowym dzieckiem i do liceum byłem mega sportowcem, a potem w liceum, wiesz, co się zaczyna w liceum. Deskorolka. Deskorolka, popalanko, alkohol, dziewczyny, wiesz. Ja uprawiam snowboarding regularnie, to jest jedyny sport, który uprawiam. A ty jakąś kontuzję chyba złapałeś parę lat temu? Kręgosłup złamałem na snowboardzie. Złamałeś? No. Ale złamałeś? Złamałem, natomiast miałem dwa kręgi piersiowe. Co ty pierdolisz? No. I co, kurwa? No helikopter mnie ściągał z góry, potem drugi helikopter, kurwa, ja potem morfina i karetką do Polski wracałem. No ale co, no ale kurwa, chodzisz, żyjesz, no tak, kurwa, nie, ja miałem kompresyjne złamanie. Generalnie no, chwilę trochę mocniej bym jebnął, to bym nie chodził. Ale po upadku od razu upadłem i od razu wiedziałem, że kręgosłup, bo nie mogłem podnieść plecu, wiesz, tak, no. O kurwa, pierwszy zrobiłem to, już szybnąłem się w nogi, w jajca, mówię, dobra, luz. Zacząłeś sobie walić. Tak, kurwa, luz, się wycinować. Dobrze, wszystko, kurwa, działa. Wszystko działa, odetchnąłem. Ale ja złamałem kręgosłup w środę i w piątek już powiedzieli, że mam stanąć na nogi, więc stanąłem na nogi w piątek, więc miałem o tyle łatwo, że przeleżałem pół roku niby w łóżku, ale mogłem sam siku robić, wiesz, kubkę i tak dalej, nie musiałem tam prosić nikogo o pomoc. To było dość spoko, ale było niebezpiecznie, no. Było groźnie. No kurwa, o jeden krok dalej i niewesoło by było. No, było, no, ale nie miałem na szczęście żadnych jakichś tam oporów przed snowboardingiem, bo już rok później zapierdalałem znowu i jak jeżdżę teraz, to nie czuję, że miałem jakiś, wiesz, lęk związany z tym upadkiem. Okay. Czyli co, w ogóle jakoś ta cała kontuzja nie spierdoliła ci nic? Nie, bolą mnie czasami plecy trochę, ale to przy zmianie pogody, ogólnie nie. Ogólnie jest okej, okay. Jeżdżę na snowboardzie cały czas i... A trzaskasz jakieś triki? Kurde, trzaskałem kiedyś. No, ja, wiesz, ja jeżdżę od 92 roku, czyli no. 27 lat. No, jeżdżę długo, z pierwszej ekipy snowboardowej w tym kraju, w zasadzie. Od pierwszych wyjazdów snowboardowych jeździłem, mnie uczył jeździć na desce Kikowski Jurek, który teraz jest zajebistym surferem. Mhm. Mieszka w Meksyku, przyjeżdża do Polski tylko, wiesz, na sezon letni. Trochę rzeczy umiem na tej desce zrobić, no ale już z racji tego, że jestem starszy, jestem wysoki, więc też jakby ten środek ciężkości inaczej się rozkłada, nie latam jakoś, wiesz, jak pojebany. Jeżdżę szybko bardzo, wiesz, umiem robić graby, jakieś tam 180. A rurki na kurwiasz? Nie, umiałem robić rurki kiedyś, ale nie, ja już teraz, wiesz, jakby... Zdałem sobie sprawę, którego kiedyś chciałem być prostą snowboarderem, powiedzmy, na początku. No. Pierwszy sezon mój snowboardowy i drugi, jak byłem w liceum, w pierwszej klasie to jeździłem, siedziałem w górach non-stop. Mój stary pokazał snowboard, mój stary dał snowboard, mój stary pływał na windsurfingu, więc jakby był z takim światem, z deską związany od zawsze, więc dostałem od ojca snowboard.
wskazał mi taki sport. Od razu rzuciłem narty dla tego sportu, bo jeździłem wcześniej całe życie na nartach. Mhm. I zostałem przy snowboardingu. Jeżdżę co w zasadzie miałem pierwszy sezon przerwy w tym roku. Mhm. W historii mojego snowboardingu, że nie pojechałem nigdzie w tym roku. Kurwa, tylko z tym snowboardingiem i tymi sportami zimowymi to jest zawsze jedna zjebana rzecz, kurwa. Nie zawsze jest śnieg. Nie zawsze, szczególnie w Polsce. No, to samo ale... jest w lato w Polsce, też nie zawsze jest słońce. No tak, ale kurwa, no ze śniegiem, wiesz co, ja... trzeba w Alpy zapierdalać. Ja jeździłem trochę na snowboardzie, ale nie aż tak dużo. I kurwa, całą masę razy, kiedy właśnie gdzieś pojechałem, to kurwa nie było śniegu. Ale jak jeździsz dużo, to w końcu trafisz na taką pogodę, że jesteś w szoku. No, ja jeżdżę dużo i w sensie parę, dwa, trzy razy w roku wyjadę i trafia mi się raz na kilka sezonów taki dojebany sezon, że... daje mi siłę na następne potem sezony, nawet jak są gorsze śniegowo. No. 3 lata temu byliśmy z Wajzolem we Francji, gdzieś nie pamiętam gdzie to było, ale był tak dojebany warun. Codziennie w nocy padało, wiesz, 0,5 metra, a od rana słońce. I potem tydzień snowboardingu, potem jeszcze polecieliśmy tam do Maroka prosto, więc w ogóle zajebisty wyjazd. No i fajnie. Snowboarding zajebisty, polecam w ogóle ogólnie z góry, kocham góry. A w Polskie jeździsz czasami? Jeżdżę w polskie góry. Ja, że mam dużo kolegów w górach, wiesz, pozdrawiam ekipę z Bielska, z Zakopanego, z Katowic, mam dużo kolegów snowboarderów i spotykamy się tam raz w roku, gdzieś dwa razy w roku w górach. W lewo, w prawo? Obojętne, na to samo wychodzi, one się łączą wtedy. Dobra. A czaisz takiego kurna typa z Zakopca, co mieszkał na Kasprowym? No ty mówisz o tym, o Danielu. Tak? Tak, Daniel. On na myślenickich turniach się wychował. Ja z Danielem jeździłem, Daniel Onyszek. Daniel Onyszek. Kurwa, nie widziałem go tylko z 15 lat. Jeździłem z nim parę razy. No wyjebany koleś. On miał taki styl trochę jak kozica, kurwa. Latał, kurwa, do góry, czyli go wybijał się w chuj wysoko. Zajebisty koleś. No wychowany, on się urodził na tej środkowej stacji Kasprowego. No. Pomiędzy, wiesz, tam z przysiadą się. Ja myślałem, że... On tam w połowie mieszkał. Ja myślałem, że on na samej górze mieszkał. Nie, w połowie. Na samej górze w ogóle mi się zdarzyło oni mieszkać. Oni kiosk chyba mieli na mi się samej zdarzyło górze. Parę razy na górze mieszkać, wiesz, bo... Naprawdę? Kolega, tam są tanie kwaterki były. Przez pewien czas mój kolega rozkminił, że są kwaterki dla pracowników PKL-u. No. I tam i one są tam 20 zł płacisz. Masz pokój jak w więzieniu, kurwa, cerę taką, wiesz, pryczę, no. Ale siedzisz na Kasprowym, tam sztos. No. Także my tam przyjeździli, wiesz, siedzieliśmy tam, o 16 już nikogo nie było. No. I ten hol dla nas, na peronie pecyny jarane, potem wiesz, potem ludzie przychodzili tam od 6 rano, a my jak u siebie, ja tam w klapeczkach, wiesz, szlafroku, kurwa, wiesz, no śmiesznie. Także stawałeś o 10 i tak byłeś pierwszy, jeden z pierwszych na górze, no. A ja z tym Danielem też raz jeździłem. Jeszcze to były takie czasy, że po prostu jak ktoś zobaczył kogoś ze snowboardem, to tak. byli kolegami. No tak, i tak. Kurwa, i on do mnie zagadał i mówi, chodź, pokażę ci tą przejazd. No, no tak, i myśmy tak. Tylko jak jest ten zjazd taki w dół na samym początku tego. Ta Goryczkowa, tak? Tak, ta. Po prawej, Goryczkowa i Gąsienicowa. Tak, Goryczkowa, ta po prawej. Tak, to no, to my tylko od razu, bach, kurna, tak, w prawo. Przebitka i... Daniela klasyczna, tak. Jeździłem tą trasą z Danielem. No, bardzo fajnie. Spędziłem na snowboardzie kilka dni, w sensie także kilka dni jazdy, ale nie mam z nim kontaktu w ogóle. I tak naprawdę nie wiem, co się u niego dzieje. Pewnie ktoś wie, ale gościa nie widziałem bez kitu z 15-20 lat. A potem ja przeczytałem jakiś wywiad z nim, nie wiem czy nie w Ślizgu, i właśnie oni tam napisali, że on mieszka na tym w ogóle, na tej górze, i byłem w szoku, że on do szkoły na snowboardzie jeździ. Daniel tam się wychował. No. Kurwa, zajebista faza, co? No fajnie, fajnie. Ja w ogóle docelowo chciałbym w górach mieszkać kiedyś. Tak? Kocham góry. No i nawet chyba wolę od morza góry. Ja uwielbiam przebywać w górach. Ja też wolę te góry od morza. Może mnie trochę nudzi. W tym sensie, że wiesz, ja jeżdżę nad morze z Dębek, ale dla mnie siedzenie na plaży, kurwa, jest... pół godziny może posiedzieć na plaży. Potem przychodzę na plażę po 16, jak się trochę chłodniej robi, mogę usnąć, wtedy poczytać książkę. A w ciągu dnia, jak jest słońce, to nudzi mi się. Gorąco, kurwa, mogę się wykopać mocno. Znaczy ja nie rozumiem w ogóle, jak ludzie idą tam na tą plażę, gdzie tak wszyscy leżą, kurwa, i leżą tak koło siebie, kurwa, jakoś tak... No nie, dziwnie. My tam w Dębkach chodzimy trochę bardziej w bok, nas jest dużo, więc mamy tam swoje takie wielkie obozowisko na tej plaży. Uh-huh. Jest fajnie, bo jest fajni ludzie są, fajnie, o Wzorowy dzwonił ziomek z MBK, nie wiem, czy pamiętacie ze stereofonii. Pamiętam. Siema Wzorowy, oddzwonię do ciebie, w ogóle po windzie pozdrawia. Pozdro, Wzorowy. No. Słuchaj, kochany, będę za sekundę w centrum. Jedzie, ale próba jest stary, o w pół do szóstej się okazało, jednałem się. No, a gdzie jesteś? Ja jestem na okazji przy Kujku. Słuchaj, ja będę w centrum teraz, godzinę będę w centrum, więc jakbyś miał ochotę coś zjeść, to dawaj, zapraszam. Ja już jestem, już podbiję pewnie.
Dobra, to widzimy się, elo. Będę dzwonił. Hej. Zdrowy, zdrowy też był w JWP, nie? W zasadzie jest cały czas, może jakby nie trzeba malować, żeby być. Ani rapować. Co trzeba zrobić? Trzeba po prostu być. Trzeba po prostu być chyba dobrym człowiekiem w porządku. I z nami się znać, i bujać, i być zaproszonym. My jesteśmy rodziną gdzieś tam. Wokół siebie mamy też młodszych też ludzi. A ja jestem w JWP, czy nie? Nie, kurwa morda, nie jesteś? Kurwa, chciałbym jesteś, być. Kurwa, tak? No i jak? Ja pierdolę, słyszeliście? Ja, jestem kurwa częścią z JWP, tak będę się właśnie podpisywał wszędzie. Na luzaku. Kiedyś, kurwa, byliśmy bardzo ortodoksyjni, nie można było pisać JWP, wiesz. A pisały dzieciaki tam, wiesz, odnosi nam jebać warszawską policję. Raz powiedziałem to określenie w kawałku, w kontekście graffiti i przylgnęło już, wiesz. Raz powiesz coś, to... zostało. I została to rozwinięcie jebać warszawską policję bardziej rozpoznawalne niż wszystkie inne. Chociaż padło to tylko raz tak naprawdę w piosenkach. No widzisz, no ale było chwytliwe. Chwytliwe było, tak. No i tam te napisy JWP tam zaczęły się pojawiać wtedy właśnie. I byłem trochę zszokowany, co wkurwiało, bo my byliśmy ekipą graffiti. To dla nas było chujowe. Teraz mi to nie przeszkadza. Pisz się wszędzie JWP. Pozwala. No i dobrze. No i dobra, i słuchajcie, tym optymistycznym akcentem chyba zakończymy naszą rozmowę. Co, my już dojeżdżamy gdzieś tutaj na miejsce, no, rozumiem. Ty mnie wyrzucasz, wysiadasz? Wyrzucę cię, gdzie chcesz. Dobra, ja to, dawaj, to ten, na prawy pas jedź, to miniemy skrzyżowanie z alejami jerozolimskimi, ja po prawej stronie tam sobie wyskoczę. Poczekam na moją córkę kochaną, pójdę z nią zjeść obiad. Także to był Kosi JWP. Wini JWP. Yo. Essa. Dęk, dęk, dęk.